każdego boli tak samo, obojętnie komu kibicuje, w sensie sportowym, politycznym, w sensie lokalnym, obojętnie kim jest. To jest najlepszy dowód na to, że szpital jak żadna inna przestrzeń publiczna może być przestrzenią łączącą ludzi, a nie przeciwstawiającą ich sobie. Medycyna jest nauką ścisłą, wbrew pozorom. Jest z jednej strony najbardziej humanistyczną z nauk, z drugiej strony jest nauką matematyczno-przyrodniczą, dlatego jest fascynująca i niespecjalnie jest tu miejsce na intuicję. Nie wygląda na to, żeby wraz z pierwszymi promieniami letniego słońca w czerwcu zniknęła epidemia, zniknął problem. Wydaje się, że rzecz będzie trwała kilkanaście miesięcy. Takim kamieniem milowym w zwalczaniu epidemii będzie właśnie wprowadzenie szczepionki. To może trwać kilkanaście miesięcy. Moim pragnieniem jest to, żeby to była jak najbardziej płaska linia zachorowań. Tak naprawdę dla systemu ochrony zdrowia im dłużej trwać będzie liczona w miesiącach epidemia, tym większe szanse mamy na niesienie pomocy ludziom, którzy tą chorobą będą dotknięci. Szpital w sensie epidemiologicznym jest miejscem o wiele bardziej bezpiecznym niż duży sklep, prawda? Czy nawet mały sklep. Szpital jest miejscem bardziej bezpiecznym niż rodzinne spotkanie. Tutaj po pierwsze są ludzie, którzy są świadomi zarówno tego, czym jest epidemia, jak i tego, jak możemy się przed nią chronić. Tu są również środki dezynfekcyjne, również dzięki darom, chociaż nie tylko. Tu są również pewne procedury. Może być sytuacja za kilka tygodni, w której no niestety wszystkie szpitale w Polsce i wszystkie placówki zdrowia będą de facto szpitalami i placówkami covidowskimi. Może być taka sytuacja i na ten czas właśnie przygotowywaliśmy ósme i siódme piętro szpitala, czyli te piętra dotąd nieużywane, jako miejsca, gdzie będziemy mogli hospitalizować ludzi w przypadku, gdyby akurat doszło do sytuacji zakażenia wszystkich możliwych okolicznych szpitali. Również z myślą o tym tworzymy procedury i przygotowujemy przestrzenie do uformowania pewnych miejsc zabiegowych, takich jak septyczna sala porodowa czy septyczna sala operacyjna. Zakładamy, że nie będzie to potrzebne, ale od tego jesteśmy, żeby wybiegać myślą w przód i również ten trzeci etap móc przewidzieć i móc przewidzieć nasze procedury, które wtedy będą obowiązywać. Mamy na terenie powiatu izolatorium z prawie setką pacjentów. To też są dzisiaj nasi mieszkańcy i my tych mieszkańców jako goczałkowiczanie, jako pszczynianie, czyli jako pracownicy uzdrowiska w Goczałkowicach i dzisiaj już jako pracownicy szpitala powiatowego w Pszczynie ogarniamy swoją opieką. Także trochę tych przypadków mamy. Oczywiście zupełnie nie mamy wiedzy na temat tego, ilu mieszkańców Pszczyny przechodziło w sposób skąpoobjawowy albo bezobjawowy zakażenie i tego na razie ciągle jeszcze sprawdzić nie będziemy mogli. Nie ma wątpliwości, że istnieje łączność między somę, czyli ciałem, i psychę, czyli czymś, co nie jest związane bezpośrednio z dotykalną częścią naszego istnienia. Nasza psychika w sposób dojmujący wpływa na nasze ciało i na metabolizm i na zachowania komórek tkanek i narządów. I dokładnie tak samo jest z immunologią, czyli z odpornością naszego organizmu. Na pewno kapitalne znaczenie ma nastawienie psychiczne, brak lęku. Zresztą chociażby w takim mechanizmie, że ludzie pogodni, dobrze nastawieni do sytuacji, którą zastają, są ludźmi więcej ruszającymi się, więcej rozmawiającymi, więcej czytającymi, bardziej świadomymi,
są po prostu ludźmi zdrowiej żyjącymi. I chociażby to ma wpływ na to, jak reaguje nasz organizm na zakażenie. W dzisiejszej medycynie wychodzimy z założenia, że wsparcie pacjenta to nie tylko wsparcie instytucji, jaką jest szpital, to nie tylko wsparcie medyków. Kontakt z bliskimi, odwiedziny chorych, możliwość spotkania się oko w oko czy dłoń w dłoń z bliskim w czasie choroby jest niezwykle ważna. Nie chcę wspominać już o terminalnych historiach związanych z medycyną, czyli o odchodzeniu, kiedy świadomość, że ktoś bliski jest naprawdę blisko, a nie tylko w odległości, której dzieli nas okno, ściana, przestrzeń miasta, jest bardzo ważna. To na pewno jest jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń naszych pacjentów. Staramy się, tak jak możemy, zastąpić im bliskich, ale staramy się również dzięki technice umożliwić im kontakt z najbliższymi. Ogromna większość ludzi przejdzie tę infekcję zupełnie bezobjawowo. Wreszcie ci, którzy zachorują, w ogromnej większości przejdą ją jako zwykłe przeziębienie. Osoby, o których zdrowie i życie powinniśmy się obawiać, to są wszystkie osoby dotknięte niedoborami w zakresie odporności, wszystkie osoby chorujące na choroby przewlekłe. I tutaj wysuwają się na pierwszy plan choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia i choroby metaboliczne, ogólne i ustrojowe, takie na przykład jak cukrzyca czy otyłość. Oraz jeśli do tej grupy osób chorych dodamy osoby w podeszłym wieku, osoby starsze, to pojawia nam się grupa ludzi, o których dbać powinniśmy w szczególny sposób. Czyli osoby zdrowe, młode, nieobciążone niedoborami odporności albo chorobami nie powinny się martwić o siebie, a powinny się martwić o tych wszystkich, którym nie staje tego zdrowia i którzy są posunięci w latach. To są osoby, o które należy dbać, wyłączając histeryczne myślenie o swoim zdrowiu. Zwykle ważną rzeczą dla nas medyków jest traktowanie nas w sposób zwyczajny, nie jak bohaterów, nie jak jakichś szczególnych herosów, tylko jak ludzi, którym się zwyczajnie należy szacunek. Mam świadomość tego, że pojawianie się pielęgniarki, fizjoterapeuty, położnej, lekarza w miejscach publicznych może być czynnikiem wywołującym lęk. To nie jest potrzebne. Nie ma się czego bać pracownika medycznego, nawet tego, który na co dzień pracuje z osobami zakażonymi. My wiemy, jak się chronić przed zakażeniem. Zdobywamy, dostajemy, zapewniamy sobie środki ochrony, zarówno te środki barierowe, jak i środki do odkażania. I absolutnie nie ma powodu lękać się obecności medyka w domu, w sklepie, w urzędzie, czy gdziekolwiek indziej w przestrzeni również publicznej. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć i o której też zdarzyło mi się już wspominać publicznie, spoglądając na historię epidemii i historię tego, jaki wpływ epidemie w ogóle w dziejach ludzkości miały na stosunki społeczne, stosunki gospodarcze, sytuację polityczną, należy pamiętać o tym, że za każdym razem doszukiwano się winnych. W sytuacji epidemii nie ma winnych. Pogromy, które zdarzały się w ubiegłych wiekach w związku z epidemią, były jednym z najgorszych wyznaczników nieludzkości ludzi. To było coś niezwykle przykrego i coś, czego ludzie powinni się wstydzić. Nie szukajmy winnych, nie w tym rzecz. A nade wszystko dbajmy o zdrowie, dbajmy o higienę, myjmy ręce, odkażajmy, ruszajmy się, właściwie się odżywiajmy, pilujmy tego, żeby nie przybywało nam kilogramów po kwarantannach i izolacjach, tylko ubywało. Utrzymujmy się sami w dobrym zdrowiu, bo wtedy i my będziemy bezpieczni,
i będziemy jednocześnie mogli pomagać tym, którzy bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa są pozbawieni.